Jedziemy do centrum Limone, bo mamy tam 3 km z hotelu. Hotel La Limonaya, ale straszny ma gwiazd. Nasz też ma straszny gwiazd. A nie wyjazd? No to czy wjazd, czy no, w sumie w dusie jedzie lepiej niż w górę. No powiedz, gdzie dojechaliśmy. Jesteśmy w Limone. A może w rękę? Parking był na górze. Nie napawa optymizmem, ale może być. Skuter, zamieszanie. Dużo Polaków. Dużo Polaków, też zamieszanie. To jest moja budka, której kupuję aferosa. A jak to się zaczęło? Za ile? Za 1 euro? Nie wiem, 4 euro. Nie wiem. Chyba tam tam. Nie, jeszcze dalej. Tam są skręty. Nie wiem. A na górach jest jeszcze śnieg. Na górach jest śnieg. No i teraz. O, i tam płynie prom. Takim promem też będziemy płynąć, tylko jeszcze nie wiem. Koło nas jest wiatru więcej. Tak. Jest spokojniej i cieplej. Ale nasz hotel z tego słynie, że jest hotelem dla surferów. Nie surferów, tylko kogo? Jak to się z takim żaglem zapływają? Nie wiem. Kite surfing, tak? Chyba tak. No. On jest takim sportowym bardziej hotelem. O, następny prom wypływa. To jest mniejszy, to nie jest ten taki jak komunikacja miejska, tylko to jest taka prywatna firma. No. Taki jest plan, ja chciałam iść do zamku, bo potrzebuję zdjęcia na już. A, spójrzmy do zamku. Cytryn wam pokażę. Pokażę wam Muzeum Cytryn, które nazywam zamkiem, chociaż nie mam pojęcia, czy jest zamkiem. Tego to ja nie wiem. Wszystkie ale budki będą moje. Mi aferola to nie pozwoliła. Właśnie są takie płytki, kierują do zamku z tronem. Do góry są, nie? Tak. Nie, tu. Tu? I tu, i tu. No, wiem. Drogi były dwie. Wybrałam tam, gdzie nie było ludzi. Zresztą widziałam tam obrazy. A, bo tu są drugie schody. Patrzcie, jak ładnie. 4 urazki wejście do cytryny. Co dwie osoby. I dlaczego warto? Nie umiem ustawić aparatu. No, w każdym razie widzicie cytryny, prawda? Pachnie cytryną. Tu wyrosną nowe cytryny. No, chytasz. I tam? Mandarynki. Mandarynki, pomarańcza. Nie wiadomo. Takie tu rosną. Do góry czy tam? Tam. Co jeszcze? Nie dojrzało. Turista są. No i idź. Co tam masz? Biedmące.
mam tu... To są pomarańcze? Nie wiem. To ale są... No, no tak. Ale ładnie pachnie to. Nie wiem, czy to jest. Nie widać. Kupię cytrynę. A w ogóle? To, to, to? Kupię tą cytrynę. No. To? Nie umiem. Nie umiem. Pokaż to. Są specjalne konstrukcje do hodowania cytryn. Jak jest za ciepło, czy to jest zadaszane. A widzicie? To jest ta konstrukcja, co Sandra mówiła, się zakrywa. To jest łum. A tak jest, to łupy wyjdę. No opowiedz coś. Więcej od cytryny są tylko Polaków. O, a tą konstrukcję teraz tu będzie widać. Widzicie? Co? A tu widać mandarynę, pomarańcze. Schodzi się... My się schodzimy po zdrowych schodach. I ślizgi. Są. Słucham? Czy to są punkpaty? Nie wiem, bardzo możliwe. Tam jest koton. Uciekł mi. To są chyba mandarynki. To chyba można zobaczyć, jak to budowali. To się odnawiali chyba, bo tutaj przecież wcześniej był. I torebka koło mnie. Jakie zakupy się tu robią. A tam jest mój ulubiony warzywniak. Patrz, jakie ładne lemoniada. Z całą gardą. Czekaj, bo on nie jest ten. Z całą gardą. To jest mój ulubiony warzywniak. Normalnie. Bardzo ładnie. Ciężyć mi się podoba. Granaty. Ale to jest tyle fajne. Ale sobie kupiłam krem do rąk, bo mnie swędzą. To jest ten rower, który się spalił na rower. Przyszliśmy do hotelu. Przebrać i idziemy dalej. Idziemy się przebrać, bo idziemy do innego miasta. Content się sam nie zrobił. Nie ma lekko. Mi widać coś z pokoju, mam widok. No bo kto pytał, gdzie jedziemy, to nie mam pojęcia. Przejechałam malce z inna, bo nie było parkingu, bo żeby on wyjeżdża. I jadę dalej. Idziemy, zaczynam. Może się kółko zrobi, a chyba się nie da zrobić takiego typowego kółka dookoła jeziora. Wydaje się, że się nie da. A już wiem, że mi tak zimno. Nie wiedziałam, że włączona klima. Ale ja cię jechę, no. No, co najwyżej dojdziemy do Werony. A tam bardzo lubię Weronę. Tylko, że dzisiaj to pewnie też były pełne ludzi. To co? Damy radę. Tylko, żeby dać coś z jedzenia. To już się przezjęcie.
Patrz, pyski. Ja. Będę pysza. Żaby. Wiesz, czego ja nie rozumiem? Czego? Gołych dzieci. No. Mam dziecko po głowie. No, to nie wiem, to jest kwestia ludzi. No więc... Skąd już ktoś woła? Patrz, wyspa. Możesz pokazać. To jest jakiś budynek, tam ktoś mieszka. Ja nie mam pojęcia, co jest na tej wyspie. Muszę nigdy nie widziałam gardy od tej strony. Ja też. To w ogóle największe jezioro we Włoszech. Chyba, to mi się wydaje. Jaką mamy drogę? Miło się jedzie. No lepsze to niż się gnieść tam wśród turystów. Rośnie malwinko. Co tu rośnie? Po drugiej tam, stronie też. Tam z tyłu jest garda. Przejechaliśmy pół jeziora dookoła. I wylądowałyśmy w miejscu, gdzie jutro chciałam płynąć promem. Jutro ja płynę promem. Także w Limone byłyśmy, 60 dzień już zaklepany. To... Ej, a tam można sobie wjechać? I tam można kupić wino? Samochód jeszcze już nie zobaczysz, no bo ogrodzenie maskujące. A, dobra. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo się, że ten samochód to... A, że jutrzejszy dzień już dzisiaj zrobiony. Verona? Prowincja di Verona, że jakby tak u nas jest powiat czy gmina. Dojechały. Gdzieś w końcu. Parking mamy z takim widokiem. Nie, nie, na Angelikę to. My i przypadkowi turyści. Mamy zamek. Mamy zamek. Zdoby. Zacznę ludzi. Znalazło jedzenie. Już gotowe. Jakim widokiem? Bardzo ładnie. Droga twojego rodzica do szkoły. Sytuacja wygląda następująco. Kazali mi zjeść loda i mi pobrudził. Sama nie rozmawiam. Nie rozmawiam z nią, bo ona się śmieje. Ja nawet nie lubię lodów, a my nam mówili. Były dobre, dużo. Wcale nie. Co nie? To były dobre? Były dobre, ale były słodkie. To ma pod zamkiem, my pod zamkiem. My pod zamkiem, bez turystów. No, w końcu. 20 prawie. Ale tego. Wieczorem jest więcej Niemców i Włochów niż Polaków ogólnie. A widać po mnie, że zjadłam loda. Moja twarz wygląda jak księżyc. Proszę. No ale dobra, nie? Ej, są wafelki, raz się żyje. Nie, więcej lodów nie jem. Nie, w ogóle nie wiem. Dobra. Ich nawet za bardzo nie lubię. Czyli one fajne. Tylko dużo ludzi, no ale wszędzie będzie dużo. No może jak weekend. No ale ogólnie fajne. No ładne miasto, ładne. Znaczy, bo my właśnie tylko w tym centrum. Tak, jakiś historyczny. Fajna restauracja, ale nie wiem jak się nazywało. Jakbym znalazła nazwę, gdzieś mam chyba rachunek, to napiszę. A mi wybiło z rytmu ten kolor. A już blokujecie? Tę muzykę? A to on tam, nie wiem, to długo nie szedł, nie? 15 sekund możesz mieć muzykę, jakiej chcesz. A, przyjeżdżam. No. No. Idziemy teraz z samochodu? Mi się oczywiście sikło. Jestem zmęczona i pojedziemy w ciemno, co mnie trochę martwi. Miałyśmy wejść wcześniej stąd. Ale ja potem szukałam plebki. A ja lodów. No przynajmniej mam bardziej... Wlepiony dzień. Bez ludzi mam zdjęcia i w ogóle. I buty mi zalała fala, bo robiłam zdjęcie. I całe nogi mam. Już sobie zyskuję. Nie chce mi się już. Nie? Nie. Już pożegnamy.
Płyniemy promem, jutro przypłyniemy w samochód. Nie, za dużo rzeczy mam w samochodzie cennych.